dwie kultury, polska i żydowska, spotkały się w sobotę na placu Konstantego Ćwierka. Pokazy tańca i koncerty zorganizowane w ramach Dni Miasta miały przybliżyć wiedzę o historii tego miejsca. Na polu kulturalnym musimy bardzo często przypominać o wielokulturowości Sosnowca, bo to miasto przecież 100-110 lat temu było miastem ekumenicznym i wielokulturowym. A jak pokazała frekwencja, ta barwna przeszłość interesuje również dzisiejszych mieszkańców. Mam nadzieję, że takie akcje będą odbywały się częściej, co przyciągnie tutaj ludzi i w końcu zafunkcjonuje to jako taka starówka Sosnowca z żydowskim klimatem ze względu na to, że taka jest historia tej dzielnicy. Jej dawny charakter poczuć można było przez kilka godzin, głównie dzięki obecności wyjątkowych artystów. Był piękny występ dla nas tutaj w Sosnowcu. I nie pierwszy raz jesteśmy tutaj, już drugi raz i mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy wrócić, bo atmosfera jest wspaniała. Wspaniała atmosfera udzieliła się również muzykom z zespołu Rzeszów Klezmer Band. Pewnego słowa, na które czekam w tym rzecz. Ja byłem pod wrażeniem. Na początku tak troszkę byliśmy tak pogodą, troszkę tak zaniepokojeni, ale na szczęście wszystko odpaliło, nie pada. Troszkę zimno, ale publiczność dała takiego ciadu, że od razu się cieplej na scenie zrobiło. Ale również przed nią, bo takie dźwięki wpadają w ucho każdemu bez względu na wiek. Cieszy to, że tą muzyką zajmują się młodzi ludzie. To też tak bardzo podnosi na duchu, że to jednak nie zginie i jeszcze następne pokolenia też będą mogły słuchać. I tańczyć w jej rytm. Zespół Klezmer z Cieszyna zaprezentował układy jemeńskie oraz hasyckie. Dla hasydów taniec jest modlitwą. I hasyd powiada, że jak ktoś tańczy, to tak jakby się dwa razy modlił. Dlatego dużo z tych tańców hasyckich jest po prostu o tematyce religijnej. Co zupełnie nie przeszkadza w dobrej zabawie. Najważniejsze w tym tańcu jest to, że to jest taniec, który ma chwalić Boga. I że jest taniec czysty i nie jest, powiedzmy, tak jak w dzisiejszym świecie, przepełniony jakimś wulgaryzmem czy czymś. Mimo to, jak widać, potrafi być atrakcyjny dla młodego pokolenia.